Nazywam się Antoni Pierwowa, jestem prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Stromowca Wyżnych. Nasza straż w Stromowca Wyżnych datuje się od roku 1927 roku. Remizę, którą tu widzimy przed nami, wybudowana była w latach 70., oddana do użytku w 75 roku. Środki, jakie posiadamy w naszej jednostce, no to bardzo tyle, co jak zrobimy zabawę, czy kalendarze rozprowadzenie po wsi. Samochód, który tu widzimy przed remizą, jest pozyskany w latach 90. Był to wóz typowo do rozpędzania ludzi manifestujących, strajkujących. To był wóz, teraz jest przerobiony, wóz barwy zielone, milicja, działki. I my nie chcieliśmy przyjechać do Stromowiec z tym samochodem, dlatego że bardzo nieładnie wyglądał. Zajechaliśmy do Osin i karosowany był, także zrobili z wozu milicyjnego, został wóz zrobiony pożarniczy. Ten samochód jest sprawny, jako technicznie jest bardzo sprawny, tylko ze względu na to, że ma dużo już lat i my się, bo już mieliśmy przypadek, że trzeba wymieniać, bo części do niego, które już są wysłużone i stare, i jest problem zakupu nowych części i dlatego staramy się go wymienić, żebyśmy nie zostali bez samochodu pożarniczego. Naszym marzeniem jest, żeby kupić wóz gaśniczy duży, tak ciężki. Chodzi o to, żeby było jak największa ilość wody, bo ten samochód, który tu jest przed nami, on ma wody w zbiorniku 7,5 tysiąca i też pragniemy, żeby taki wóz był u nas z taką ilością wody, dlatego że u nas jest zabudowa zwarta, Stromowce Wyżne. Mieliśmy już taki pożar dość duży, zapowiadał się duży i no dobrze, że był to pożar dzienny, nie nocny. Wybuchł pożar zabudowań zwartych i gdyby nie ilość wody na tym samochodzie, który jest tutaj, to mogłoby spłonąć do 10 zabudowań mieszkalno-gospodarczych. Także zanim inne straże przyjechały, my już pożar opanowaliśmy. OSP Stromowca Wyżnych działania ma polegające na tym, że wyjeżdżamy do nie tylko do pożarów, ale tak samo do miejscowych zagrożeń. Na tym samochodzie posiadamy sprzęt do ratowania technicznego, do nożyce, rozpieraki, do wypadku jeździmy. No i służymy miejscowości, tu miejscowym ludziom jako pomoc. U nas członków czynnych, w ogóle wszystkich członków strażaków jest 80 i bardzo się cieszymy, bo jest napływ młodzieży. Mamy dwie młodzieżowe drużyny pożarnicze, dziecięce, to jest żeńska i męska. Także już na rybek jest i cieszymy się, że jest zapał tych dzieci jako być strażakiem. Tak samo jak tu wiemy, że u nas jest dużo flisaków. I flisacy są i strażakami, także zdanie o flisakach jest dobre i o strażakach dobrze. Najgorszy okres, jaki jest dla nas tutaj, to chodzi o lato, bo jest sezon turystyczny, flisacy idą na spływ i można powiedzieć, że straż zostaje, tak można powiedzieć, bez ochotników. No ale jeszcze są starsi strażacy, którzy nie płyną łodziami, no to w razie wyjazdu jesteśmy gotowi jechać. Boję się, że jak coś się dzieje, że nie będziemy mogli części kupić, bo to jest sprzęt austriacki i w Polsce już szukaliśmy filtru do oleju. Był problem, po serwisach my szukali, nie mogliśmy znaleźć. Także jest ciężko już z nabyciem części zamiennych do tego samochodu.
Gdyby się, nie daj Boże, ten wóz zepsuł i nie dało się rady wyjechać na zewnątrz, z garażu, no to byłby problem. My musielibyśmy sprzęt, który się znajduje w remizie, w garaże, czy motopompy i węże, ułożyć na jakimś nawozie konny, można powiedzieć, czy na przyczepie i wtedy ciągnik podpinać i jechać do akcji, bo nie ma. Ci Państwo, co nas oglądają, bardzo byśmy prosili o wsparcie nas, o pomoc, abyśmy jak tu w naszej miejscowości służyli dla ludności.